Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Aniszewski, witam Cię na moim kolejnym podcaście. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje, tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. Zapraszam Cię na mój kolejny odcinek. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie mija kolejna rocznica prowadzenia mojej działalności. To jest już czwarta rocznica, 4 lata założyłem działalność gospodarczą. Stwierdziłem, że chciałbym pomagać klientom w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Natomiast prawda jest taka, że jeszcze zanim rozpocząłem moją działalność gospodarczą, to pracowałem w cateringu dietetycznym, pracowałem na siłowni. To doświadczenie się naprawdę zbierało, ale prawda jest taka, że raczkujący dietetyk tak naprawdę nic nie wie na temat żywienia i tak samo jak wy, osoby, które nie do końca czujecie temat żywienia, zdajecie sobie sprawę z tego, że są osoby, które o wiele więcej mają do zaoferowania, właśnie taki dietetyk, którego oceniacie jako no, wzór, jako mentora w kwestii żywienia, to powiem wam szczerze, że wyznaję taką zasadę, że im więcej czytam, im więcej oglądam, tym mniej wiem po prostu i taka jest niestety prawda. Ale patrząc przez pryzmat mojej 4-letniej przygody z gabinetem, muszę wam powiedzieć, że naprawdę mój pogląd na temat żywienia bardzo, ale to bardzo się zmienił i cieszę się z tego powodu, ponieważ jeszcze kilka lat temu, kiedy właśnie zaczynałem prowadzić pierwszych moich klientów, pierwszych moich podopiecznych, to opętany po prostu wiedzą na temat diety bezglutenowej, bezlaktozowej, oczytany na temat różnych afer dotyczących pszenicy, różnych teorii spiskowych. Próbowałem moim klientom uzmysłowić, że pszenica, gluten to jest najgorsze zło tego świata. Tak naprawdę nie wiedziałem, w jaki sposób to robić i wiem o tym, że robiłem moim klientom krzywdę, chociaż nie aż tak, bo te diety i tak były przemyślane, aczkolwiek ograniczałem bardzo mocno laktozę oraz gluten, ale po kilku tygodniach prowadzenia w ten sposób moich klientów zauważyłem, że to nie przynosi żadnych efektów, że to jest mordęga i że to trzeba zmienić. Przyznaję się do tego, nie mam zamiaru się z tego spowiadać, no jest mi wstyd, trudno się mówi, natomiast myślę, że każda osoba, która siedzi w temacie dietetyki, powie wam, że ich życie na temat żywienia i prowadzenia klientów to jest jedna wielka sinusoida i nie da się tego ukryć po prostu, że my też próbujemy być elastyczni wobec trendów, jakie przychodzą do nas bardzo często właśnie choćby ze Stanów, czy trendów dotyczących poszczególnych badań. Przecież kontrowersyjny olej kokosowy również był raz super, raz był B. Tak naprawdę no nie wiedzieć czemu na początku wszyscy po prostu byli zwolennikami oleju kokosowego, później jednak się okazało, że on wcale nie jest taki dobry. Ostatnio, słuchajcie, tak się złożyło, że w ciągu tygodnia prowadząc konsultacje, aż 4 klientki powiedziały mi, że kartą przetargową, która wygrała w wyborze dietetyka, psychodietetyka, była moja autentyczność. Kiedy czytają moje wpisy, jestem według ich opinii bardzo konkretny, ale właśnie autentyczny. To słowo bardzo wzmocniło przekonanie, moje przekonanie dotyczące tego, że to co robię, to jest to, co myślę. I tak naprawdę robię coś zgodnie z tym, w jaki sposób ja żyję na co dzień. Często, kiedy jestem na imprezie czy na grillu, moi znajomi próbują wkręcić mnie, twierdząc, że zaraz mi zrobią zdjęcie, jak jem, nie wiem, karkówkę, czy popijam ją piwem. I jeszcze kiedyś bym się oburzył, jeszcze kiedyś bym spinał się bardzo z tego powodu. Natomiast w tym momencie z uśmiechem na twarzy odpowiadam tylko śmiało, bo wiem o tym, że ta autentyczność będzie przeważać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja bardzo sobie cenię autentyczność u ludzi i jeśli miałbym dalej opowiadać, jaka to pszenica jest zła, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie co 3 godziny, a wyłączając media społecznościowe, jadłbym byle jak, byle co, no to myślę, żebym w pewnym momencie po prostu zwątpił w moc, jaką mam do przekazania po prostu w tym wszystkim, co dla was robię. I
bardzo spodobało mi się, bardzo, bardzo mi to zaimponowało. Bardzo cieszę się z tego, że tak wygląda moja sylwetka w mediach społecznościowych. Ostatnio przypomniałem sobie, jak to chodząc na kawę do McDonalda z moim kumplem, bardzo często zakładałem okulary przeciwsłoneczne, bo się po prostu bałem, że w cudzysłowie oczywiście paparazzi radomskie, bo wtedy właśnie tylko tam przyjmowałem, zrobi mi zdjęcie. Czyli jakakolwiek osoba, która korzystała z moich usług lub mnie zna, bo przecież ja prowadząc kilka tygodni moją działalność byłem już po prostu Bogiem, to wszyscy po prostu mnie znają i wszyscy robią mi zdjęcia. No oczywiście to był mój śmieszny wymysł, natomiast bardzo się tego bałem. Teraz z perspektywy czasu, kiedy bym był w McDonaldzie, i tak jestem nieznaną dalej osobą, bo przecież świat jest wielki, miasto jest wielkie, jedno, drugie, w którym teraz żyję, czyli Lublin. Ale prawda jest taka, że no, nie ma to żadnego znaczenia. Nawet gdybym mieszkał w miejscowości, która ma 50 mieszkańców, to nie ma to żadnego znaczenia, bo ja chcę być w tym wszystkim autentyczny. Ja chcę ci pokazać, że ja jem tak samo jak ty i że to właśnie jest jedyne rozwiązanie tej zagadki zwanej odchudzaniem. Że jeżeli znajdziemy proporcje, jeżeli w większości czasu będziemy jedli zdrowo, fajnie, ciekawie, to może sobie pozwolić na to, żeby zjeść fast food lub słodycze. I tak samo przypomina mi się historia, kiedy to wysyłany przez mamę do sklepu pobliskiego na osiedlu po chleb, po słodycze, czy po cokolwiek innego w tej liście zakazanych rzeczy, byłem totalnie sfrustrowany tym, że akurat to ja muszę iść. I że akurat na pewno w tym sklepie znajdzie się ktoś, kto oceni, że dietetyk ma w koszu właśnie takie produkty. O wiele dumniej stałem przy kasie w momencie, kiedy w koszu miałem awokado, orzechy, ryby, owoce i warzywa. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo autentyczność będzie tutaj przeważać. Ja chcę ci pokazać, że możesz jeść wszystko, na co masz ochotę. I najgorsze, co może zrobić, to oszukiwać siebie w tym wszystkim. Ja taką właśnie zasadę wyznaję. Jeżeli miałbym żyć w przekonaniu, że przede wszystkim nie oszukuję ciebie, ale oszukuję siebie, to nie wiem, czy bym to ogarnął. Z taką refleksją pozostawiam ci dzisiaj. Bardzo mi miło, że mogę trochę ci potruć na tym podcaście, mogę się trochę wyżalić na tym podcaście, tak pół żartem, pół serio, ale po prostu jest mi niezmiernie miło, że sięgasz po ten podcast i mam nadzieję, że jeszcze na długo zagościsz na tym kanale. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia wkrótce. Hej!